I tu apeluję niedługo przed wyborami samorządowymi. Nie wystarczy, żeby agitować w imię jednej partii, choćby była najsilniejsza na prawicy jak PiS. My musimy ruszać do wyborów jako generalne zjednoczenie, pospolite ruszenie wszystkich myślących i czujących po polsku. Wtedy wygramy. Tylko wtedy wygramy. Jest tu przykład Węgier. To na pocieszenie od razu mówię, bo nie chodzi o jakieś tam lamentowania. Mam takiego przyjaciela w Warszawie, Węgra, Karoja Tara, od dziesięcioleci. On właściwie jest zarówno węgierskim, jak i polskim patriotą. Ale mogę tak żartobliwie powiedzieć, że niemal wypłakiwał mi się w mankiet przez wiele lat. Co oni mają na tych Węgrzech? Rządy, mieli rządy przez 8 lat postkomunistów wspólnie z ich Unią Wolności, Platformą Obywatelską. Te 8 lat, które zniszczyły Węgry, bo oni byli w lepszym stanie Węgrzy niż my gospodarczo, a potem tak upadli przez te lata, nie mówiąc o niszczeniu patriotyzmu, no był tak zdesperowany. I okazało się, że jednak te niszczące działania obudziły Węgrów. Nawet w Budapeszcie, bo tam było co ciekawe, to tam w terenie wygrywał nurt patriotyczny. Ale Budapeszt, to zresztą w Warszawie też jest, Warszawka, Krakówek, za dużo właśnie, ludzie dobrze zarabiający, nie czujący, nie przeżywający takich strat jak upadek stoczni czy innych zakładów, a przy tym właśnie Budapeszt był centrum takich środowisk lewicowo-liberalnych. A teraz 2 dni temu słyszę, w wyborach samorządowych wszędzie wygrała Partia Narodowa Węgierska, w 22 na 23 okręgu w Budapesztu nawet. No, triumf absolutny, ale poszły do wyborów na zasadzie twardej. Ja ciągle wyrzekałem, że PiS szczeka, a nie gryzie. A potem gryźli Świąkalski, jak tam Czuma, Niesiołowski, Palikot i ta spółka. A Węgrzy wybrali twardą politykę, tak, tak, nie, nie. I nie poszli jako jedna partia, choć miały przewagę. Proszę zobaczyć w moim alarmie dla Polski. Ja już we wrześniu zeszłego roku pisałem, że Węgrzy wygrają, że będzie miażdżąca przewaga partii Orbana. Okazała się jeszcze bardziej miażdżąca niż myślałem. Ponad 2/3% zdobyli w parlamencie, mogą wszystko zremieniać. Konstytucję i tak dalej. Już zaczęli jak pięknie. Pierwsze posunięcie Orbana to co było, bo mówię jako wzorzec dla nas. Opodatkował banki zagraniczne na sumę 200 miliardów forintów. Od razu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczął protestować, grozi, że nie da im pomocy. To będzie powiedział, przeżyjemy bez waszej pomocy. Banki zagraniczne zaczęły grozić, że się wycofają z Węgier. Powiedział, na zdrowie, idźcie, my sobie bez was poradzimy. I przegłosowano prawie jednomyślnie w parlamencie opodatkowanie banków zagranicznych na te, które spekulowały, zyskiwały na kryzysie na ponad 200 miliardów forintów. Mówię o tym, bo to potrzeba zrobić, będzie zrobić w Polsce. Druga rzecz. Mieliśmy zawsze odprawy po 1,5 miliona dla różnych wysokich funkcjonariuszy. A Węgrzy wprowadzili minimalne odprawy parę średnich pensji, przegłosowali w parlamencie. Trzecia rzecz. Tak jak my, byli opóźnieni z dekomunizacją i lustracją. Naprawdę. W przeciwieństwie do Czech, były NRD. I teraz wprowadzają dekomunizację i lustrację. Postawili przed sąd jednego z czołowych postaci rządu Kadara, ministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego szczególnie za egzekucję premiera i prerodzia. Pewno nie skażą go na więzienie, ale potępią. Chodzi o ten, a nie wyrok potępiający, a nie te działania.
I dlatego, tak powiedziałem już na wstępie, na pewne pocieszenie, bo mamy też drastyczną sytuację, opanowywanie przez platformę, wykorzystywanie to, że opanowali także prezydenturę, do zczyszczania Instytutu Pamięci Narodowej, do oczyszczania telewizji. Wczoraj widzieliście Państwo z ludzi myślących, wczoraj podano, że usuwają Wilsteina, usuwają Anitę Garkas, pewną usuną Pospieszalskiego. Już ta telewizja jest nudna jak nieszczęście, także publiczna. Już przypomina coraz bardziej telewizję w PRL-u. Węgrzy u siebie jednoczyli się i poszli nie tylko jako jedna partia. Mając przewagę, zawarli koalicję z chrześcijańską partią demokratyczną, która dostała też kilkadziesiąt mandatów. Ja myślę, że warto od Węgrów wziąć też to. Szanować partnera. Nie być zosią i samosią, jak to się u nas zdarza politykom prawicowym. Współdziałać maksymalnie. I dlatego, proszę Państwa, podkreślam może jedną taką istotną sprawę. W 1956 roku 300 tysięcy Madziarów szło pod pomnik Weba, by akcentować solidarność z Polską wtedy. I skandowali Lędziel Orszak, Łutot, Łutot, Kebesik, Lędziel, Łutot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. Teraz bym to zmienił. Węgry pokazują drogę. Idźmy za Węgrami.